Hej! Dobry wieczór, dobry wieczór. Już, ojejku, no minęło prawie całe zgrupowanie, bo jutro dziewczyny niestety wyjeżdżają, ale tylko tydzień przerwy. I później widzimy się już na drugim, tym docelowym zgrupowaniu, które doprowadzi dziewczyny i przygotuje je do tej pięknej gali finałowej. No dzisiaj za nami oczywiście też intensywny dzień, ale ja tak sobie myślę, że my nie opowiedzieliśmy nawet o tym, co robiliśmy intensywnego w Warszawie. A dużo się działo przed zgrupowaniem. I dziewczyny były na przykład u Izabeli Janachowskiej na przymiarkach. I tak. Mnie z nimi nie było. I was też. No więc chcielibyśmy posłuchać trochę, jak wam się podobało, co robiłyście i jakie wrażenie, jeżeli chodzi o sukienki. Wybierałyśmy dwie stylizacje, jedną wieczorową, taką dopasowaną do nas, bo panie krawcowe od razu dopasowywały do nas te sukienki. I przymierzałyśmy również stylizacje ślubne, które jeszcze nie mamy dopasowane indywidualnie do każdej z nas, bo okaże się to później, ale sukienki były przepiękne i myślę, że każda z nas chyba się jak $1 000 000 w nich. Jak takie księżniczki trochę. Była fajna okazja, żeby zobaczyć po prostu w jakim kroju kiedyś w sukni ślubnej będziemy mogli zobaczyć. A czy któraś miała pierwszy raz na sobie sukni ślubną? Bo to mi właśnie ja. O, jak wrażenie, opowiadać. Ania? Uważam, że ja byłam w szoku. Pierwszy raz miałam na sobie tak długą sukienkę i naprawdę cudownie. Kreacje prześwietne. No, kto ty jeszcze ja na przykład oglądałam wiele razy program Izabeli Janachowskiej, w którym były właśnie wybierane suknie ślubne. Myślę, matko, no kiedyś też bym chciała spotkać, ale no nie sądziłam, że akurat w Miss Polski będę miała taką okazję i to jest cudowne. I widząc siebie w tej sukni, no wzruszyłam się prawie tak, jakbym się sama przygotowywała do własnego wesela. Którego nie ma tu tylko mis i tylko to będzie ta okazja, więc nie umiem się doczekać. Super. A jak też, ja tylko chciałabym dodać, że też zupełnie inaczej przymierza się, wiadomo, suknia wieczorowa długa, ale zupełnie inaczej przymierza się po prostu, jak wiemy, że to jest ta suknia ślubna, więc właśnie to jest to, co Dominika powiedziała, że to są zupełnie inne w ogóle emocje temu towarzyszące. Ale on zaczyna się to wyobrażać, tak, jak byśmy takimi małymi dziewczynkami, prawda, i to suknia. Ja myślę, że to jest marzenie każdej małej dziewczynki, żeby wystąpić w takich kreacjach i mieć możliwość na nich. Dostać taką suknię ślubną podpasowaną pod siebie i w przyszłości wiedzieć, jaką mniej więcej mogłaby sobie wybrać. To jest niesamowite, że po takim stylistów, którzy nam powiedzą, a może taka księżniczka, a może syrenka i tyle w przyszłości, być może właśnie taką wybierzemy dla siebie. Tam te przymiarki. Tak. Pani Izabela Janachowska przyszła osobiście i pomogła nam dobrać idealne sukienki. Tak, mogliśmy ją poznać, to było cudowne. Tak. I możemy potwierdzić, że jest dokładnie tak samo ciepłą osobą, jak i w swoich programach telewizyjnych. Chociaż nie miałam co do tego żadnej wątpliwości, bo te emocje widać od razu, ale naprawdę jest przesympatyczną kobietą. Ja zawsze marzyłam o tym, żeby właśnie przyjąć taką sukienkę, powiedzmy bardziej księżniczkową, ale na przykład okazało się, że w sumie lepiej się jednak czuję w takiej, powiedzmy, bardziej rybce albo z trenem, więc też to była taka możliwość do weryfikacji tak naprawdę tego, czy to, co się nam wcześniej wydawało, czy tak naprawdę jeśli będzie nam jednak pasowało. No właśnie, a któraś jeszcze się tak okazała, tak jak u Zuzy, że tak, jednak u mnie, coś innego? Tak, u mnie. Ja nigdy wcześniej nie miałam granatowej sukienki na sobie, ale jak właśnie stylistka dobrała mi u Izabeli Janachowskiej sukienkę, to czułam się jak $1 000 000, naprawdę. Tak, my byłyśmy tak, razem na przymiarkach, prawda? Tak. I ja też uważam, że ta granatowa sukienka mi pasowała idealnie. U mnie niestety był problem z długością, bo wszystkie sukienki były na mnie zbyt krótkie, ale znalazłyśmy tą idealną, że nie ma się Roxana, na mnie też było widać za krótkich, ale właśnie też znaleźli taką jedną idealną, która dostała pozwolenie na niższe szpilki, z czego też się właśnie, takim wysokim dobrze po prostu. Ja jak wyszłam do salonu, dostałam po prostu świecących oczu. Potwierdza, bo byłam razem, tak. Tak, ja nie wiedziałam, na co ja mam się zdecydować. Chciałam i cekiny, i piórka, i jakiś ciul. I najlepiej wszystko naraz, najlepiej w ogóle na głowę. Ale ostatecznie została do mnie dobrana taka dosyć stonowana sukienka i jeszcze nam się udało, że przyszła Ola Klepaczka i wybrała podobną do mojej, tylko w innym kolorze, czyli w ogóle poczułam się idealnie. No dobra dziewczyny, ale wy jeszcze miałyście jedno takie wspólne w sumie spotkanie i nagrywałyście wizytówki w
Polsacie. No i to była już taka duża, fajna produkcja telewizyjna, którą będziecie mogły zobaczyć wszystkie na gali. No i jak się czułyście w ogóle na takim dużym planie produkcyjnym, telewizyjnym i no, ja wiem, to są fajne emocje i w ogóle fajna adrenalina, ale właśnie pytam, jak wy się czułyście i... Chyba stresik. Na początku był stres, bo była taka scena wybudowana, więc mogłyśmy mieć taki przedsmak tego, co nas czeka tego 5 lipca, bo niektóre, przynajmniej ja, nigdy po takiej scenie nie miały okazji chodzić. Więc już troszeczkę gdzieś tam wiemy, co nas czeka, w takim chociaż maluteńkim... Tak, ale myślę, że z czasem, jak tam byłyśmy, to było takie fajne doświadczenie, dosyć... Stresopadą. Tak. I fajnie generalnie zobaczyć, jak to wszystko wygląda od backstage'u, bo wszystkie pewnie oglądałyśmy gale z poprzednich lat, natomiast nie widziałyśmy, jak to wszystko odbywa się na żywo i móc zobaczyć te wszystkie kamery i całą ekipę, jak pracuje. Tak, jak w ogóle dużo osób jest potrzebnych, żeby zorganizować takie wydarzenie i to, co Państwo widzicie przed telewizorami, to naprawdę wymaga dużej ilości pracy, ogromnej ekipy osób, dlatego to też fajnie zobaczyć, doświadczyć tego na żywo, bo to jest coś naprawdę niesamowitego. Czasu i cierpliwości też. Tak, też. A ja mam zabawną anegdotkę, ponieważ bardzo nie chciałam... Tak, lubimy najbardziej. Zabawną, mam nadzieję, że teraz też. Ale bardzo nie chciałam dać po sobie poznać, że się trochę stresuję podczas tych nagrań. I w trakcie nagrania tej wizytówki pan dźwiękowiec przerwał, bo powiedział, że no tak nie może być. Miałam przypięty mikrofon po lewej stronie, tuż przy sercu. I moje serce po prostu wszystko. Także przyznałam się wtedy do tej sceny. Ja myślę, przepraszam. Ja też mam niezłą anegdotkę. Przeszłam się elegancko po scenie i na końcu miałam zrobić 5+. I 4 były wspaniałe. I uznałam, że nawet dobrze wyszłam. Ale moja 5 to był jakiś lecący, a w zasadzie spadający orzeł. I po prostu stwierdziłam, że nie, to trzeba powtórzyć, bo tak to nie może nikt się wyjść. Ja się dowiedziałam, że podczas tego, jak mieliśmy przypięte mikrofony i zanim zaczęli odliczać i szłyśmy w stronę tam końca sceny, to sobie nuciłam. Dowiedziałam się, że śmiał się potem producent, że on to wkleił mi w wizytówki i prosił o to, bo tak urocze, że się tam nadaje. Ja podkreślam, nie potrafię śpiewać. Ale chyba byłam tak zestresowana, że nawet nie kontrolowałam i jakoś próbowałam sobie upuścić te emocje poprzez śpiew. Wydaje mi się, że jednak to głównie doświadczało nam w ten sposób właśnie ekscytacja, że każda z nas czuła tą ekscytację chyba najbardziej. Czasami nawet ten stres opadał, ale jednak ta ekscytacja przez ten cały czas właśnie była. Ja szczerze mówiąc byłam zaskoczona, jak dobrze zorganizowane to wszystko było, bo naprawdę bardzo sprawnie szły te nagrania. Dziewczyny, chociaż widać, może były zdenerwowane, to jednak pełen profesjonalizm, bo mogłam obserwować kilka dziewczyn, które były przede mną. I panowie, naprawdę cała ekipa była świetnie zorganizowana, makijaż, włosy, wszystko szło naprawdę bardzo szybko. Ja właśnie warto podkreślić, że to była taka duża ekipa, więc to była cała organizacja dla nas, że z okazji 35-lecia mieliśmy nagrywane w studiu Polsatu i czuwała nad nami cała ekipa wszystkich ludzi, to było wszystko takie zorganizowane, żeśmy się zaopiekowane, także każda z nas wiedziała dokładnie, co zrobić w danym momencie i nawet nie było takiego wielkiego stresu dzięki temu. I też byłyśmy w parze, czułyśmy się raźniej. Jak się przygotowywałyście merytorycznie, czyli to, co chciałyście powiedzieć, same wymyślałyście wszystko, co miało być zawarte tam, ale to wcześniej sobie przygotowałyście, czy tak na ostatni moment na przykład? Nie, to była w pigułce informacja, którą my o sobie opowiadałyśmy. Czyli otrzymaliśmy informację o scenie reżyser mniej więcej, jak długa powinna być wypowiedź na nasz temat, jakiej szczegółowości powinny być informacje, które wypowiadamy do telewizji i na tej podstawie my mogłyśmy później skleić taką wypowiedź, tak, żeby właśnie jak najlepiej to wypadło w telewizji. Nie zapomnieć, co chcemy powiedzieć przy tym stresie przede wszystkim. My ćwiczyłyśmy z Nicole przed lustrem, co chcemy powiedzieć. Także byłyśmy przygotowane, a u mnie znowu pojawił się problem, bo byłam troszeczkę za wysoka i musieliśmy zmieniać ustawienie kamery. Więc troszeczkę po tym wybiegu pochodziłam, ale nie narzekam, bo bardzo mi się podobało. My nawet wiedziałyśmy, że bo ja poszłam, chciałam nagrać Nicole, żeby miała pamiątkę. Poszłam po telefon, wróciłam, ona już skończyła. Bo ja miałam tylko 2 przyjścia, a Roxana jakieś 10. Ale wynikało
wynikało to z tego, że panowie producenci chcieli po prostu sobie dobrze ustawić kamerę. A co do tego przygotowania, to my nawet wiedziałyśmy, z której nogi ruszymy. Tak. To śląskie przygotowanie. To śląskie przyczyłyśmy ilość kroków i długość tych kroków. Tym bardziej, że mamy dużą różnicę długości nóg, żeby każda dostosowała się jednak idealnie, żeby to nam wyszło tak perfekcyjnie dosyć. Płynnie. Ale tak. A propos wzrostu, ja z Zuzanną mamy około, nie wiem, z 10 cm różnicy i tak samo to był delikatny challenge. Ja 1,60 m, Zuza 1,80 m. Ja sobie dodaję szpilki. Także ja liczę swój wzrost już w szpilkach. Tak. Ale z tego, co słyszę, to dziewczyny, miałyście generalnie problem z tym, żeby wliczyć sobie, ile kroków, do którego momentu sceny dojść. Natomiast ja miałam największy problem z tym, że po prostu nie widziałam fizycznie kamery. Te wszystkie reflektory tak mocno rzuciły oczy, że nie wiedziałam, w którą stronę tak naprawdę patrzeć. A to pomaga trochę, patrzeć. Nie? Tak. Pomagało, że nie widziałam. Tak. Czyli widziałam jakąś światełka, która jest w zapisie w zasadzie, która transmituje. Nam pan machał, w którą kamerę mamy. Tak, właśnie, ale to przejście prosiłyśmy właśnie filmowca, żeby nam jednak pomachał, żebyśmy wiedział, w którą kamerę tak się uśmiechać, co. Ale fajne doświadczenie. Tak, jeszcze na koniec tutaj naszego spotkania, naszego live'a, mam kilka pytań od obserwatorów na Instagramie. Nie do wszystkich dziewczyn jeszcze, ale na to poczekamy, bo na drugim zgrupowaniu również będą live'y. Ale mam trochę pytań do kilku tutaj finalistek. I pierwsze pytanie jest do Moniki Serwińskiej. O, tutaj, gdzie ty jesteś? Tu jest Monika. I pytanie jest o żużel. Jak długo się tym sportem interesujesz i jak to się zaczęło? O ludzie, no to z żużlem przygoda zaczęła się aż 4 lata temu, można powiedzieć 4 sezony temu. I tak właściwie nie znałam sportu żużlowego w ogóle. Mój pierwszy mecz, na którym podprowadzałam, bo jestem podprowadzającą swojej drużyny żużlowej, był moim pierwszym meczem, na którym byłam i właśnie tam się zakochałam w tym sporcie. No i zostałam aż 4 lata i dalej jestem i dalej zamierzam być częścią tego świata. Super. No, kolejne pytanie jest do Kasandry. Widzę twój wzrok. Do Kasandry jest pytanie o śpiew. Gdzie cię można usłyszeć i skąd u ciebie zapał do śpiewa? Ja uwielbiam śpiewać od zawsze, więc trudno jest oszacować, w którym konkretnie momencie stwierdziłam, że chcę to robić. Usłyszeć mnie można w tym momencie na moim Instagramie, kasandrowe, proszę obserwować. Tak. To jest autopromocja. Tak, ale w przyszłości planuję zorganizować jakieś kameralne koncerty w Warszawie, także również na moim Instagramie z pewnością będziecie mieli więcej informacji. Mam nadzieję, że nas zaprosi. Kameralnie. Oczywiście, że tak. Rodzinami z Polski zawsze. Kasandra, mogę ci pomóc z marketingiem. Tutaj od razu mam na wprost Natalię i Ani. To jest w zasadzie wspólne pytanie do was, bo o taniec, o waszą wspólną pasję, bo wiem, że też się znacie, bo dziewczyny się znają jeszcze sprzed konkursu, tak, bo razem tańczyły i tańczą chyba dalej. I to też jest pytanie właśnie o waszą pasję, od ilu lat tańczycie i co tańczycie? Ja tańczę od 8 lat. I jest to taniec współczesny. Tak, ja tańczę chyba też od 9-8, coś takiego. I również te same style. Tak. No, tańczyłyśmy w jednym zespole, tylko w innych miejscowościach i w sumie spotykałyśmy się tylko na większych jakichś festiwalach. Tak. No i wtedy właśnie nadrabiałyśmy nasze kontakty. No i tak oto się poznałyśmy. A druga część pytania, coś bym powiedzieć, jak się poznałyśmy. Nie, po prostu było o taniec, ale to jest największe osiągnięcia, możecie tutaj wymienić. Mistrzostwa. Trzeba się chwalić. Tak. Myślę, że największym osiągnięciem to na pewno Mistrzostwa Polski, zarówno solo, jak i grupowe. Zgadza się. No również mam okazję właśnie tańczyć w telewizji lub na jakichś większych balach, bankietach. Bardzo też się nie stresujecie tutaj. Nie, dziewczyny w ogóle czekają tylko na te próby. Nie możemy się doczekać już prób na scenie. To już wiemy, co się dzieje. Widziałam, że w niektórych lokalizacjach dziewczyny zawsze nagrywają coś tanecznego. W każdej wodnej chwili to właśnie my tutaj zawsze jakiś TikTok. Tak, oczywiście.
Ja tutaj wrócę trochę do śpiewu, bo jest do ciebie pytanie, Agatko, o twoją karierę muzyczną. I jak u ciebie się to zaczęło i gdzie ciebie można oglądać? Bo już kazałam, że to wiemy. I gdzie będziemy mogli, gdzie dostaniemy zaproszenie wszyscy. Ale jeszcze o tobie. Zaczęło się to tak naprawdę od tańca, bo ja kiedyś byłam cheerleaderką. I gdzieś tam w pewnym momencie po prostu zaczęłam śpiewać i gdzieś tam poszłam w to. A aktualnie mam swój zespół, mam różne projekty muzyczne i tak jak już mówiłam wcześniej na wywiadzie, ktoś wykonuje telefon, ja przyjeżdżam i śpiewam. Także tak to wygląda na ten moment. To ja do ciebie zadzwonię. Dobrze. No i już tutaj ostatnie pytanie, tak przechodzimy trochę do końca. Tutaj się do ciebie przybliżam, Dariu, bo to jest do ciebie pytanie. O nie. Twoją nietypową pasję. Ktoś się bardzo zainteresował tym, jakie dokładnie meble, renowacje, robisz mebli, tak? Starszych mebli. I jakie zrobiłaś do tej pory, jakie najbardziej lubisz odnawiać? Przede wszystkim takie, które znajdę w garażu. Mogę ci podrzucić. Chętnie, tylko nie mam na tą chwilę, gdzie tego wykonywać, w Warszawie. Ale jak tylko jestem u rodziców w domu, to mam taki mały warsztacik tam w garażu. I są to meble takie z czasów PRL. I udało mi się już odnowić taką witrynkę starą, stół, dwie komody. Teraz właśnie sobie przygotowuję już do mojego mieszkania w Warszawie. Właśnie takie w stylu PRL. Co jeszcze? Łóżka, komody kolejne. Naprawdę, co mi chodzi? Na to chwilę, tak, bo to było takie wyposażenie, powiedzmy, mojego chwilowego mieszkania. Ale marzy mi się właśnie taki przydomowy warsztacik, gdzie będę mogła to wykonywać już tak jednocześnie z pasji, ale też może też na sprzedaż, tak? Żeby... Właśnie chciałam zapytać, co aktualnie jak robisz z tymi rzeczami? Sprzedajesz je, czy zostawiasz je dla siebie? Na razie zostawiam je dla siebie, ale z czasem chciałabym je sprzedawać, tak? Założyć jakiegoś Instagrama, wstawiać oczywiście tam te mebelki, może też pokazywać, jak je odnawiam, bo czasami. No ja myślę, że to bardzo ciekawy proces generalnie. Tak. I bardzo ciekawy kontent jak na Miss, dlatego uważam, że znajdziesz bardzo fajną wideo. Tak, no a zaczęło się od tego, że po prostu szukałam takiej w pandemii takiej odskoczni po prostu i pochłonęło mnie to naprawdę. Super, ja to na pewno będziesz miała trochę chętnych, ja niedługo robię remont. A ściany też lubię malować. Do ciebie. Zero waste, tak? No tak. Ja lubię składać meble, jakoś się dogadam. Zapraszam was do siebie. Ale myślę, że to może skończyć się kłótnią. Składanie wspólnych mebli. Nie, sama. A, okej. Okay, sama, nie dlatego raz. My się z wami na dzisiaj żegnamy już, ale spokojnie, bo za tydzień wracamy do tego samego miejsca, do Willi Tatrzańskiej, do Krynicy. I co, w tym samym składzie 32 piękne finalistki Miss Polski 2024 i kolejne live'y, kolejne spotkania i kolejne wyzwania przed nimi. Także dobranoc! 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 Pa, pa, pa.